tym zapoznać się ze sprawozdaniem wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Nowosolna. Bardzo proszę. Od czego zaczynamy? Czy stopień awansu, czy najpierw sprawy te właściwe? No, myślę, że tak. Właściwe to się robi. Reforma. Przygotowaliśmy prezentację, ale też i zbiór informacji w formie prezentacji. Na ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy na temat jeszcze ewentualnie sprawdzenia wariantu szkoły podstawowej. W tym celu spotkała się komisja, przepraszam, zespół roboczy tutaj powołany przeze mnie w urzędzie. Rozmawialiśmy na temat możliwości zrobienia szkoły podstawowej, czy jak by to w ogóle wyglądało. Znaczy ja bym proponował otworzyć w takim miejscu powrót do wariantu B, to będzie szósta. Możemy puścić, tak. Ja mam w tym temacie. No bardzo proszę pan. Ja chciałbym się zapytać, panie wójcie i szanowna radę, co się zmieniło, co zostało zmienione, że to było przedstawione. Co zostało zmienione w stosunku do tego, co my uchwaliliśmy, czy ustaliliśmy na ostatniej posiedzeniu. Drodzy państwo, nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o to. Zostałem poproszony o to, żeby jeszcze wrócić do wariantu szkoły podstawowej i ewentualnie go przeanalizować. W toku dyskusji tego zespołu roboczego naszego wewnętrznego przeanalizowaliśmy możliwości utworzenia trzeciej szkoły podstawowej. Natomiast tak jak poprzednio ten wariant, że tak powiem, nie przetrwał, to dlatego, że ilość osób, ilość możliwości utworzenia tam szkoły podstawowej nie zyskał odpowiedniej rangi. Musi pani się przełączyć tutaj. Nie zyskał takiej możliwości. Przejdźmy dalej, to będzie slajd szósty od końca. Tutaj założyliśmy taki scenariusz, że podstawówka tworzy się rekrutacja jest klasa pierwsza, klasa czwarta i klasa siódma. Tak, żeby równomiernie rozkładać siły w szkole podstawowej. Pani przełączy na pewno. Założyliśmy, że rocznik 17-18, czyli ten najbliższy, który jest, byłaby rekrutacja do klasy pierwszej, czwartej i siódmej. I później w kolejnych latach jakby przechodzą te klasy rekrutacyjne. Zmieniliśmy też obwód, czy założyliśmy taki obwód. To jest drabina, kopanka, kalonka. Kalonka tu jeszcze jest rozbudowana o Dąbrowę, Dąbrówkę i Niecki chyba, tak? Kalonka jako umownie miejsce. Chodzi o to, żeby logistycznie ułożyć tak te obwody, że jeżeli w momencie, kiedy rodzice w jakiejś części wożą te dzieci do szkoły Nowosolnej, miały powiedzmy prawie po drodze do szkoły wewnętrznej. Pełne wypełnienie szkoły, oczywiście przy założeniu, że tutaj gimnazjum druga i trzecia klasa i trzecia jest wygaszane w tym 19. Pełne wypełnienie szkoły podstawowej byłoby w 2024 i 2025 w tym roczniku. Natomiast przy tej dyskusji wyszło też, jakby wyliczyliśmy z tych danych, które wcześniej państwu prezentowaliśmy, że szkoła w Lipinach i w Skoszewach
w zupełności jakby jest w stanie zaspokoić potrzeby naszych mieszkańców. Oczywiście przy założeniu, że szkoła w Skoszewach się rozbudowuje o przedszkole, tak? Czyli jakby wzrasta ilość miejsca, możemy cofnąć, wzrasta ilość miejsca. No i powstanie trzeciej szkoły, czy powstanie trzeciej szkoły podstawowej niestety, ale spowodowałoby zmniejszenie liczebności w tych szkołach, które już są. Bo szkoła w Skoszewach, powiedzmy, że jest dosyć mocno zaciążona. Szkoła w Lipinach ma jeszcze jakby wolne miejsca i może przyjąć dzieci. Natomiast otworzenie trzeciej szkoły spowodowałoby, że chociażby z tych miejscowości, które są w tej chwili w obwodzie skoszewskim, przeszłyby do Wiączynia, tak? Czyli ujęlibyśmy niejako dzieci z potencjału skoszewskiego. Szkoły w Skoszewach, przepraszam. I teraz licząc per szkołę i per ilości dzieci, które chodzą i dofinansowanie oprócz subwencji, niestety, ale mogłoby spowodować, że wzrosłyby koszty utrzymania tych szkół, ponieważ dokładamy kolejny z elementów układanki, który jest kosztowy. Możemy następny. I teraz przy tym założeniu, które wtedy mieliśmy, a tak jak mówię, tu jeszcze doszłaby Dąbrówka, Dąbrowa i Niecki, to tak wyglądały roczniki, czy tak wyglądają roczniki, może tak, tych dzieci, które w tej chwili są w wieku, który podlega kształceniu, czy to przedszkolnym, czy to szkolnym, tak? Więc ilości no też jak gdyby nie powalają w sensie samego potencjału. Oczywiście założyliśmy, że rodzice jakby z tego obwodu, czy z tej części gminy chcieli przywozić dzieci do Wręczynia, tak? Czy my byśmy to robili, czy rodzice, chodzi o to, czy rodzice zdecydowaliby się na to, żeby posyłać dzieci właśnie do tamtej szkoły podstawowej. Takie założenia przyjęliśmy i tak naprawdę z tych już samych założeń wynika, że no nie ma sensu, bo też ilość nauczycieli, no, klasa 1-4-7, no, w pierwszej klasie jest jeden nauczyciel, w czwartej klasie no, już dochodzi, ale to też nie jest taka ilość, która by była. Siódma, no to podobnie, no i plus kwalifikacje nauczycieli, tak? Kwalifikacje, które są w gimnazjum, służą głównie temu, aby kształcić młodzież, można powiedzieć, tak? Jako taką. Kształcenia początkowego, nic z nauczycieli nie ma. Oczywiście, no to wszystko wymagałoby zmian, natomiast obawiamy się i takie obawy też były tego zespołu, że utworzenie trzeciej podstawówki nie miałoby jakby racjonalnego uzasadnienia, tak? To byłaby trochę sztuka dla sztuki. Więc jakby ten pomysł no, potwierdziliśmy raz jeszcze, weryfikując to, że no, podstawówka tam się nie zmienia. Natomiast część prezentacji, znaczy tu jest, ta prezentacja jest takim zbiorem wszystkich informacji na temat, możemy od początku, panie burmistrzu. Tutaj, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, dla przypomnienia, tak? Takie były warianty, które były opracowane. Przypomnę, że największe zainteresowanie miały te dwa. Oddział przedszkolny już odpadł na początku ze względu na to, że nie można otworzyć oddziału przedszkolnego przy działającym technikum. Chodzi o różnicę wieku. Możemy dalej. Teraz wariant technikum informatyczno-logistyczne, wygaszenie gimnazjum, szkoła podstawowa. Tak jak wcześniej już była mowa, technikum startujemy niejako od podstaw, uczymy się bycia technikum od początku. Jeżeli chodzi o wygaszenie, to w zasadzie wtedy była główna uwaga skierowana na to pod względem kosztowym. Natomiast wariant technikum miał za zadanie niejako zachować, może następny slajd poproszę, kontynuację tych osiągnięć, które gimnazjum miało przez te 17 lat, bo co by nie mówić, to i nauczyciele, i cała jakby organizacja, i budynek, i wszystko co było jest dostosowane.
Szacowaliśmy, że około 60% nauczycieli jesteśmy w stanie zagospodarować w technikum. Oczywiście przy założeniu, że gdzieś tam te okresy się zazębią, bo pamiętacie Państwo, że one się niekoniecznie w tych ilościach oczekiwanych zazębiały. Prowadzenie edukacji na terenie gmin na poziomie wyższym, chodziło tutaj o te ambicje, które wtedy gdzieś tam mogły się pojawiać. Wyznaczenie nowych perspektyw rozwoju, prowadzenie szkoły o zdefiniowanym profilu. Czy tutaj samo to w jaki sposób może stymulować, tak? Zagospodarowanie i żyjący budynek szkoły, dalszej zmiany szkoły może wpłynąć na zwiększenie zainteresowania działkami w tej okolicy. Takie założenia były gdzieś tam przyświecały, natomiast niezależnie od tego, jak było gimnazjum, działki były, jak jest moda na dany teren, to jest moda po prostu. Tak? Tutaj no, szkoła w jakiś sposób nie wpływała na to. Tym bardziej, że to jest teren, który jest bliżej do, powiedzmy, gminy Andrespol i gminy Łódź. Technikum przeciw, tak jak mówiłem, chodziło o te ryzyka, że jeżeli otworzymy czy utworzymy technikum, szanse na rekrutację założyliśmy na poziomie 30 dzieci, czyli dwóch oddziałów, bo mniej więcej szacujemy, że taka ilość mogłaby się zgłosić. I co? I około 40% kadry nie jesteśmy w stanie zagospodarować, przynajmniej jakby w projekcie technikum, bo wiem, że tutaj zastanawiamy się, panie dyrektorki z szkół podstawowych zastanawiają się, jak mogą zagospodarować część nauczycieli z gimnazjum, tak aby no, w jak największej ilości tych osób zabezpieczyć. Przy technikum, jeżeli miałoby ono być utworzone, startujemy od podstaw z tym ryzykiem, że, no, że tak powiem, wgryzamy się w rynek i płacimy tak zwane etapowe, fizycowe, nie wiem jak to nazwać, ale no, uczymy się tego i podpatrujemy, jak inni to robią, gdzie już technika o takim profilu, który my myśleliśmy, są, już po prostu działają długi czas. Tutaj mamy te ankiety, mówię, to są wszystkie te dane, które Państwo mieliście, my nic nie zmienialiśmy, tylko po prostu zebraliśmy je w jedną prezentację, czyli tu mamy te ankiety, które zostały wypełniane przez dzieci w gimnazjum, czyli te pierwsze ankiety, które tutaj pani dyrektor Harasimiuk wspólnie z nauczycielami przeprowadzali w szkole podstawowej, w szkole gimnazjum. No i tutaj tak jak ja może czytam, gastronomia hotel, bo nie widać, gastronomia hotel 4, mechanika pojazdowa 4, informatyka 5, to jest ten wykres. Nie wiem jaki profil 5, fotografia lub fryzjerstwo 6, logistyka 7. Także takie były w klasach trzecich wybory. Respondentów było 54 wśród uczniów. Możemy kolejny. I teraz wybrane przez dzieciaków pytania zamknięte. Czyli jeżeli mielibyśmy ogrodnictwo, to troje, informatyka 6, elektronika 9, logistyka 10, fotografia 10, gastronomia 14. Najwięcej nie ukrywam. I ankieta klasy drugiej, no tutaj trochę inaczej się rozpadają siły. Logistyka, ogrodnictwo, inne po 4, fotografia 9, gastronomia 10, elektronika 14, informatyka 15. Jeżeli chodzi o kontynuację, w naszej szkole to było 34,5. Drugiej innej szkoły lub nie wiem, 65 to jest kontynuacja naszej szkoły 34, nie wiem jaki wybór dokonał. No i dalej koszty, no to już było, nie wiem czy to przypominać, ale w tej największej części jest jakby wszystko to, co jest związane z uposażeniem, z kartą nauczyciela,
Głównie z tymi wszystkimi kosztami, które są, taka struktura kosztów jest, jeżeli chodzi o szkołę. No i teraz to co gdzieś tam zakładaliśmy, tak? Te założenia, żeby było wiadomo, z czego wychodziliśmy, że tam jest 10 klas, w zasadzie 11, tak? Załóżmy 10, bo ta liczba jest mniejsza. Po 25 uczniów to jest 250 dzieci w całej szkole, czyli maksymalnie po 4 roczniki w danym, po 4 klasy w danym roczniku. Natomiast my założyliśmy, że maksymalnie jakby nabór czy chęć z tych wszystkich danych mogą być 2, czyli około 30 uczniów, tak? Czyli samo to gdzieś tam można wnioskować, że byłyby dwie specjalizacje, tak? Jeden oddział z dwoma specjalizacjami. No i chyba to tyle. No tutaj dla przypomnienia w jednej tabeli wrzuciliśmy te wszystkie dane, jeżeli chodzi o koszty przekształcenia gimnazjum w technikum. Nie wiem, czy coś jeszcze przypominać, coś dopowiedzieć. Może być na tak, jeżeli chodzi o jedną rzecz wychwyciliśmy, o której mówiliśmy, a w dużym muzeum to mieliśmy, że jeżeli gimnazjum zostało wykaszone, no to nie ma tak, że jest bezkosztowo, to znaczy budynek nas nie kosztuje, no kosztuje nas. Ja założyłem i tak jak wtedy Państwu mówiłem na komisji, że to jest około 150 tysięcy, tak? Media, ubezpieczenie, coś do, że tak powiem, usługi, czyli wszystkie te sprawy, takie powiedzmy, stałe, tak zwane stałe koszty, tak? One wychodziły na poziomie 100 tysięcy, no ale założyłem, że powiedzmy, nie wiem, czy dwóch ochroniarzy, tak, żeby pełną dobę to by działało, znaczy było pod opieką, no to jest 150 tysięcy, to jest ten koszt utrzymania szkoły rocznej, tak? Tego w tych opracowaniach poprzednich nie było, to sobie dopowiadaliśmy wtedy na komisji. No i dalej, no to już rozmawialiśmy o tych kwestiach. Aha, jeszcze tutaj jakby sumowane są koszty. W międzyczasie, kiedy były komisje, było też spotkanie tutaj stowarzyszeń. Stowarzyszenia inaczej wyliczyły te koszty. One są bardziej, bym powiedział, no, sceptyczne co do kwoty ilości. Myślę, że to będzie też w dzisiejszej dyskusji. Natomiast my założyliśmy... Czego? Co do kwoty ilości czego? No to myślę, że oni tutaj przedstawiciele stowarzyszeń będą wyjaśnili. My założyliśmy, jakby ta kwota, to jest kwota, która powoduje, że koszty odpraw, koszty wynagrodzeń, które będziemy musieli ponieść, bądź też ryzyko pójścia części nauczycieli na ten urlop dla poratowania zdrowia, czy też zwolnienia, czy zastępstwa, no założyliśmy taki wariant racjonalny, tak? Ani nie minimalny, ani nie maksymalny, tak? Taki, który można, no może oczywiście się wahać plus minus 10%, tak zakładam, natomiast no, takie mniej więcej koszty tutaj z tych wszystkich naszych wyliczeń wychodzą. No, oczywiście można założyć, że wszyscy pójdą na zwolnienie, czy wszyscy nagle opuszczą szkołę, nie wiem, dzieci się, rodzice dzieci wyprowadzą ze szkoły i tak dalej, i tak dalej. Ale tak z drugiej strony my jako zarządzający szkołą, jako odpowiedzialni za to, no też mamy świadomość, że rodzice no nie mają zbyt dużej alternatywy, tak? Bo wszystkie gimnazja, które są w naszej okolicy, tak? Czy to na terenie Łodzi, czy w innych gminach, no przeżywają te same rozterki, te same problemy, tak? Więc no, szacujemy, że rodzice nie będą, czy nauczyciele też nie będą jakoś bardzo nerwowo reagować i tak też tak założyliśmy przy tych wyliczeniach. Przepraszam, pytanie uzupełniające, tak? Pana może da? Bardzo proszę. Pan powiedział, że różnią się te wyliczenia dokonane przez stowarzyszenie w stosunku do tego, co tutaj zespół wykonał. W jaki sposób się różnią? Gdzie jest różnica plus, gdzie jest różnica minus? To znaczy, jeśli chodzi o te warianty. Znaczy nie chciałbym się wypowiadać za stowarzyszenie, bo dostaliśmy prezentację, z której tylko wynika kwota.
zapewne można by z tym założenia, ale myślę, że no, jeżeli tutaj będzie taka możliwość, to stowarzyszenia same przedstawią. Ja mówię tylko na podstawie naszych założeń, to co my wzięliśmy pod uwagę, tak? W dużym skrócie, Państwo podali, że koszt wydarzenia gimnazjum będzie faktycznie większy, ponieważ założyli przede wszystkim, jeśli dobrze zrozumiałam, tam mnie Marcin poprawia, ale przede wszystkim założyli większą rotację uczniów, czyli większą ilość uczniów, która by odeszła w wyniku informacji, że gimnazjum zostaje wygaszone. Czyli założyli taki ruch społeczny, że rodzice mogą przenieść dzieci do innej szkoły. To było pierwsze założenie, jakie poczyniono. I drugie, które też wpływa na koszty prowadzenia tym razem technikum, to że stowarzyszenie założyło większą ilość uczniów, które technikum mogłoby przyjąć w efekcie. Stowarzyszenie jest, że tak powiem, minus. Tak. Ja tam jeszcze, jak nie wiem, Marcin, ty będziecie jeszcze tą prezentację rozmawiać? Jeśli będzie szansa, to jak najbardziej. Okej, to wtedy tam się odniosę do jednej rzeczy, bo chcielibyśmy to wyjaśnić, czy tam też dobrze rozumiem. Natomiast no, to jest główna różnica w tych aspektach. Czyli wygaszenie gimnazjum, niepowołanie techników. Generowały koszty, większe koszty. Koszty ze względu na migrację, powołanie, tak. Powołanie technikum, mniejsze koszty. Z czego to wynika? Coraz mniej uczniów, a większe koszty? Jak to wyliczone jest? No przecież co roku odchodzi klasa i jak koszty większe? No tak, ale oprócz odejścia klasy założono, że jeszcze właśnie będzie ta migracja uczniów. 60 ludzi. Że jeszcze z tych roczników, które są, to założono z ustawy musi być. Załóżmy, że nic nie stracimy, czy jeśli będziemy dokładać, też możemy tak zrobić. Słuchajcie Państwo, no nie wiem, czy wszyscy, część z Państwa była na spotkaniu w gimnazjum. Spotkanie było z mojej inicjatywy zorganizowane. Dlaczego nie wszyscy zostali zaproszeni radni? Byli zaproszeni poprzez przewodniczący. Ja poprosiłem panią przewodniczącą o. Wszystkie postępy. Ale nie, moment, bo są dwa różne spotkania, panie Andrzeju. Ja mówię tylko o tym gimnazjum, gdzie ja byłem odpowiedzialny za organizację. Poprosiłem panią przewodniczącą o powiadomienie radnych. Z tego co wiem, powiadomieni byli przewodniczący. No i przewodniczący no, powiadamiali w sobie znany sposób. No, nie chcę tutaj tego komentować w żaden sposób, natomiast pomysł wspólnie z panią dyrektor gimnazjum urodził się w piątek i spotkanie było w poniedziałek. Tak? No tutaj wszyscy mieliśmy tyle samo czasu na przygotowanie się. Chcę tylko powiedzieć, że rodzice i osoby, które tam były na tym spotkaniu, no wygłaszały różne tezy czy różne opinie. Natomiast te ankiety dodatkowe, które były jeszcze robione poprzez stowarzyszenie, wskazywały też o tym, panie wójcie, deklaracje. To nie były ankiety, deklaracje. Te deklaracje, okej. Okay. Wskazywały, że sporo jest osób, które są za tym, żeby technikum powstało, ale nie są za tym, żeby posłać tam swoje dziecko, tak? Kilkoro, myślę, że tutaj szanse też jest stowarzyszeniom do tego, aby przedstawiły swoje racje i swoje wypracowane argumenty. To, tak to wygląda na dzisiaj, tak? Myślę, że w toku naszej dyskusji będziemy jeszcze mogli uzupełnić o dane. Też było spotkanie organizowane przez stowarzyszenia. No to myślę, że tutaj prośba do pana przewodniczącego, żeby dać możliwość powiedzenia się, opowiedzenia o tym, co się wydarzało w międzyczasie. Ja na razie dziękuję. No to może w tym momencie rzeczywiście prosimy ten właśnie panią Agatę czy pana. Ja jeszcze chciałam coś tylko jeśli można, zanim państwo zabiorą głos. Bo nie wszyscy radni byli na tym spotkaniu w Lidzowie, gdzie państwo zaprosili panią, która pełniła funkcję jak gdyby konsultanta tego spotkania, która ma duże doświadczenie zarówno jako osoba naukowo zajmująca się systemami edukacyjnymi, jak i praktyk. No, powiem szczerze, że argumenty, jakie padały z pani konsultantki, nakłaniały do daleko posuniętej ostrożności, jeśli chodzi o, no powiedzmy, decyzje, ku którym
i stowarzyszenie, i szkoła stara się nas nakłonić. Ja uważam, że cały czas do ostatniego momentu oczywiście dyskusja jest otwarta, bo mogą paść jakieś istotne argumenty, które być może zmienią spojrzenie na niektóre fakty. Ale przy okazji też warto powiedzieć, że w międzyczasie Łódź już określiła swoją nową strukturę po wprowadzeniu reformy edukacyjnej i z tej nowej siatki, która już została opublikowana, więc ma charakter oficjalny, wynika, że wszystkie szkoły gimnazjalne, które były w zespołach jakby z ciążeniem ku podstawówce, zostały przekształcone w podstawówki. Te, które były w zespołach z ciążeniem ku liceum, zostały przekształcone w liceum. Natomiast gimnazja, będące takimi sierotami jak i nasze gimnazjum, nieprzynależne do żadnych zespołów, w liczbie 14 zostały poddane wygaszaniu, jeżeli chodzi o teren Łodzi. Tak? Więc widzimy, że wszystkie jednostki samorządu po prostu mają bardzo poważny problem z tym tematem. A to tylko tytułem uzupełnienia. Jeszcze jest Trelotus, tak? Słuchaj. Jeszcze jest Trelotus z tego co, czyli specjalny program. Specjalny program promocyjny, który promuje technika czy szkoły ponadpodstawowe na terenie innych gmin. Chodzi o to, żeby właśnie z terenu innych gmin, które sąsiadują albo są blisko Łodzi, żeby dzieciaki chciały przychodzić do szkół średnich w Łodzi. Dobrze, dziękuję. Ale potocznie, dlaczego ja to mówić Trelopi za bardzo proszę. Pani przewodnicząca, proszę zauważyć, że żadne technikum nie powstało na terenie. Żadne gimnazjum nie zostało w Łodzi przekształcone w technikum. I teren, który nas najbardziej interesuje, czyli Widzew i te ościenne przyległości, nie ma żadnej szkoły zawodowej oprócz jednej. Nawet warto. Także z tego będzie większa niespokojność. To znaczy może tutaj Pani Przewodniczący, nie wiem czy Pan chce się odnieść tutaj, czy... Tak, no tutaj... Może proszę o odniesienie, a później udzielimy głos stowarzyszeniu, bo będziemy mogli po prostu porównywać sobie tutaj dwa wyliczenia, ewentualnie dwa punkty widzenia tak naprawdę. Ja odniosę się, proszę Państwa, do tej prezentacji, mimo że miałem kilka minut na to, żeby się z nią zapoznać. To wyraźnie widzę, że została zrobiona bardzo tendencyjnie, wypuklając argumenty za powołaniem technikum, a zmniejszając, że tak powiem, argumenty za po prostu likwidacją gimnazjum i pozostawieniem innym zagospodarowaniem tego budynku. Być może na technikum, ale w późniejszym okresie czasu, kiedy zrobimy bardzo dobre rozpoznanie. Tutaj odnosząc się do tego, co powiedział mój przedmówca, no, dzisiaj rano w ostatniej chwili wrzuciłem na drukarkę, wbiłem w Google pytanie następujące. Szkoły o profilu informatycznym Łódź, prawda? I mi tutaj, że tak powiem, 20 szkół informatycznych w mieście Łodzi, jak powiem, Google wykona. Proszę Państwa, i wśród tych szkół, to ja sam osobiście wiem, jest co najmniej kilka takich, które uczą informatyki od razu w języku angielskim. Między innymi przy Politechnice Łódzkiej jest liceum, proszę Państwa, które wiem to, że tak powiem, od mojego bardzo serdecznego, znajomego, bliskiego sąsiada, uczy w języku angielskim. Jest kilka szkół katolickich, które również uczą w obcych językach informatyki w bardzo wysokim poziomie. Ja no, nie wiem, czy będzie dostatecznie dużo czasu, żeby spenetrować dokładniej te szkoły o profilu informatycznym, żeby się dowiedzieć, ale są wśród nich na przykład pierwsze liceum imieniem Kopernika, nie wiem czy Państwo wiecie, wiele lat było najlepszym liceum w Polsce. Więc proszę Państwa, tak trochę opadła mi, tak powiem, entuzjazm do tego, że uda nam się tutaj przy takiej konkurencji znaleźć jakichś wybitnych sponsorów spośród wiodących firm w dziedzinie informatyki. Jest jeszcze kilka
innych przeciw, na pewno w tym roku powoływania techników, ale to może już w dalszym ciągu dyskusji. To są przeważnie teraz klasarowanie. Sebastianski, ja muszę przekazać pan głos teraz stowarzyszeniu, bo państwo ułożyli sporo pracy, też musimy uszanować. Dziękuję to i chcielibyśmy też, żeby wszyscy razem zapoznali się z państwa punktu widzenia i argumentami, tak? Bardzo proszę. Dzień dobry, Marcin Marszałek, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Nowa Solna. Jest ze mną też pani Agata Głowacka, Stowarzyszenie Nowa Solna. Pracowaliśmy wspólnie nad tym materiałem. To, co mam przed sobą, to są wybrane deklaracje ze szkół, z gimnazjum i ze szkół podstawowych z terenu Nowosolnej. Pierwsza informacja. Czym się różni deklaracja od ankiety, która była tutaj pokazana? Deklaracja pokaże państwu, jak wyglądała. Może tutaj spróbuję bez nazwisk. Tak? Deklaracja składa się z dwóch części. Jedna jest wypełniana przez rodzica, druga jest wypełniana przez ucznia i obydwie części powinny być podpisane. Tak? I tutaj mamy taką sytuację, kiedy deklaracja brzmi następująco. Moje dziecko uczy się w 6 klasie szkoły podstawowej. Jestem za tym, żeby chcę, aby moje dziecko kontynuowało swoją naukę w technikum zawodowym w Jęczmiu Dolnym. Druga odpowiedź była nie, jestem przeciwny utworzeniu technikum zawodowego w Jęczmiu Dolnym. To zły pomysł. Teraz jakie mamy odpowiedzi? Jeśli patrząc tylko na informacje z gimnazjum, państwo dostali 54 ankiety, my dostaliśmy 87 deklaracji, z czego na tak było 67, a deklaracji innego typu było 20. Co to oznacza? To jest deklaracja, niech się pan dobrze zastanowi. To jest takie pytanie. To jest wiążące. To jest deklaracja. Proszę państwa, państwo stwierdzili, że na poprzedniej komisji, że ankiety są mało ważne, więc postanowiliśmy odpytać bezpośrednio rodziców i uczniów z pewną wiążącą deklaracją, tak? I 67 osób z Wiączynia odpowiedziało, że deklaruje się, że ich dziecko będzie chciało się uczyć, znaczy to jest deklaracja dwustronna, że dziecko i rodzic chce uczyć się w technikum w Wiączyniu Dolnym i tutaj była też od razu informacja o technikum, o profilu technikum logistyczno-informatycznym. 20 osób złożyło deklarację inną, z czego 18 było deklaracji moje dziecko będzie się uczyć w liceum, ale fajnie by było, jakby technikum powstało i dwie deklaracje były na nie. Jedna z deklaracji brzmiała nie, technikum to zły pomysł, bo wolałabym liceum. I to jest taki oddźwięk od 50% ankietowanych, od 50% rodziców i uczniów, którzy wypełnili tą deklarację. Czyli połowa zdecydowała się na to, żeby wypełnić tą deklarację. Tylko mam pytanie, liczyliście głos jako jeden, rozumiem, że był zgodny rodzic z dzieckiem, tak? Tak, tak. To są deklaracje wspólne. I teraz jak wygląda, odnosząc się troszkę do kosztów. Można włączyć ten slajd? To nasza prezentacja. Tak, tak. Różnimy się tym, że wszyscy widzą szklankę w połowie wypełnioną wodą. Państwo twierdzą, że ta szklanka jest w połowie pusta, my twierdzimy, że ta szklanka jest w połowie pełna, tak? Czyli to jest taki ostrożny pesymizm kontra rozsądny optymizm. Jeszcze chwileczkę, bo to się musi. W międzyczasie powiem, że rozmawiamy z dużymi firmami z branży BPO, które są zainteresowane pracownikami ze średnim wykształceniem, posiadającymi dwa języki biegle opanowane. No nie będę tutaj zdradzał, ponieważ firma zna pomysł na koncepcję, ale nie są w stanie podjąć żadnej decyzji bez deklaracji ze strony technikum, czyli mamy taką sytuację, kiedy jedna strona chciałaby, druga chciałaby, ale dopóki ktoś nie powie tak, no to nie będzie deklaracji z drugiej strony. Trzeba też pamiętać o tym, że we wszystkich takich dużych firmach średni proces decyzyjny trwa około 3 miesięcy, a nam rząd dał niecały miesiąc na to, żeby podjąć taką trudną decyzję. Co? Już. Same koszty. Które z tych trzech to będzie jest? Następne dwa. Jeszcze. Jeszcze.
prezentacja, obszerne fragmenty z posiedzenia, ze spotkania z ekspertem dostępne są w internecie, można je obejrzeć, można usłuchać, posłuchać argumentów. I też opinii pani ekspert i wyrobił sobie własne zdanie na ten temat. Wystarczy. Gmina przyjęła tutaj takie ostrożne założenia, że wygaszenie gimnazjum przez 4 lata będzie kosztować 2 miliony 100 zł. Tak w przybliżeniu będę około to mówił. 160 tysięcy. My do tego zweryfikowaliśmy pewną rzecz, która nie jest policzona, czyli tak zwane koszty społeczne. Koszty społeczne u nas, już była o tym mowa, objawiają się tym, że część uczniów w momencie, kiedy dowiedziała się, że gimnazjum będzie wygaszone, część rodziców zadeklarowała, że zabiera stąd dziecko i zabiera do gimnazjum, które nie będzie wygaszone w taki sposób, aby nauczyciele stracili ochotę do dalszej pracy. Więc założyliśmy, że będzie około 20-30 dzieci, które zostaną przeniesione z gimnazjum, a co za tym idzie, zostanie stracona subwencja oświatowa na te dzieci. Druga rzecz, którą założyliśmy, to jest to, że jednak troszkę więcej, większa liczba nauczycieli zdecyduje się na urlop zdrowotny. Nie dwa, jak było tam uśrednione, tylko 4 osoby zdecydują się na urlop zdrowotny, co powoduje, że po stronie gminy trzeba zapewnić z jednej strony pensję, tak, dla tych nauczycieli, a z drugiej strony trzeba zapewnić zastępstwo. Trzecia rzecz, która nie została uwzględniona w tych rachunkach wygaszania gimnazjum, to jest taka drobna kwestia, co się stanie z budynkiem, jeśli gimnazjum zostanie wygaszone, a nie zostanie podjęta żadna inna decyzja. Albo zostanie podjęta decyzja o przekształceniu budynku, wydzierżawieniu lub sprzedaży. Po pierwsze, albo będziemy ponosić koszty utrzymania suchego budynku, a w drugim przypadku trzeba będzie ponieść koszty adaptacji lub zdjąć sobie z potencjalnego zysku koszty, które trzeba wydać na taką adaptację. Bo możemy powiedzieć firmie, słuchajcie, chcecie tutaj wejść, firma mówi, no dobrze, ale my musimy te pomieszczenia przekształcić, to kosztuje. No i tutaj decydujemy się na to, żeby w pierwszym roku przyjąć troszkę mniejszy zysk od tej firmy, która kupi lub wynajmie ten budynek. Więc założyliśmy takie koszty, które potencjalnie są stratami gminy na wyposażenie, na sprzedaż, na gimnazję. I tutaj z tych rachunków w przeciągu tych lat wyszło nam około 3 miliony 100 tysięcy. Te dane Radek weryfikował, bo te dane po prostu jako stowarzyszenie upubliczniamy. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to też mogą udostępnić te dane. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o te koszty, to patrząc na straty, które podniesie gmina w przypadku wygaszenia, no to tutaj ta pozycja jest bardzo, bardzo optymistyczna. Te 2 miliony to będzie za mało, żeby wygasić gimnazjum. Tym bardziej, że decydujemy się na wypuszczenie młodzieży poza teren gminy. Te szacunki, my w zasadzie ich nie zmieniamy. Patrząc na deklaracje tylko mieszkańców gminy Nowa Solna, uważamy, że ta liczba jest dobrze oszacowana. Tak? Że stworzenie technikum będzie kosztowało tyle, ile tu jest napisane. Oczywiście, jak to powiedziałem, zakładamy, że ta szklanka jest w połowie pełna, że mamy tam jeszcze miejsce na przyjęcie dodatkowych uczniów spoza terenu gminy Nowa Solna, spoza rejonu Nowa Solna, bo ja tutaj cały czas mówię o rejonie Nowa Solna, bo 202 też jest w naszych ankietach. Tak? I jeśli pozyskamy tą młodzież z Łodzi, to ten koszt może nam tutaj spaść. No ale to oczywiście jest ten wariant optymistyczny. Trzymamy się tej kwoty i pokazujemy, że utrzymanie w przeciągu 4 lat technikum kontra wygaszanie gimnazjum, gmina będzie musiała dołożyć do tego przy tych założeniach około 600 tysięcy. Nie tak jak tutaj jest pokazane 1 600 000. Tak? Czyli według tych rachunków do technikum trzeba dołożyć 1 600 000, według naszych realnych deklaracji, tak, to co mam tutaj przed stołem, trzeba dołożyć 600 tysięcy, a jeśli pozyskamy młodych ludzi z terenu Łodzi, Widzewa, Andrespola, gdzie nie ma żadnej szkoły zawodowej, no to te koszty mogą spaść i szkoła może wyjść na zero, tak? Gimnazjum w porównaniu do techniku może być na zero. Szkoła jeszcze nie szkoła. Szczególnych fragmentów tej prezentacji, żeby to nie przepadło, że tak powiem.
Ja w zasadzie chciałem się odnieść tylko do tego, jaka była metoda badawcza, żeby zweryfikować zapotrzebowanie na uczniów i do tych kosztów, które tutaj są pokazane. Jest jeszcze jedna kwestia, ostatnia rzecz. Państwo w rachunku strat nie uwzględnili innych kosztów społecznych i my też tego nie uwzględniliśmy, ponieważ nie potrafimy ich wycenić. Budując szkołę średnią, poprawiamy świadomość obywateli, dajemy im wykształcenie tak, żeby mogli zarabiać i przynosić podatki w tej gminie. Nie tworząc tej szkoły średniej, utrzymujemy stan, kiedy musimy dopłacać do bezrobotnych, kiedy Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma coraz więcej problemów, kiedy populacja wzrasta w sposób w pokoleniach młodych wiekowo, tak? I gmina musi dokładać 500+. Czyli to są te koszty społeczne, których my, jako stowarzyszenia, nie potrafimy oszacować, ponieważ nie mamy takiego szybkiego dostania, które byśmy dostali do gminy. Tak? Natomiast trzeba pamiętać, że stworzenie szkoły średniej w technikum poprawia to prestiż gminy na pewno, tak? Zapewnia wykształcenie pracowników, pośrednio w perspektywie czasowej generuje wyższe dochody z podatków, ale przede wszystkim poprawia też kulturę i świadomość mieszkańców, którzy mieszkają na terenie gminy. Czyli takie trzy argumenty, tak? Szklanka jest w połowie pełna. Musimy się postarać, żeby ją zapełnić. Druga rzecz, trzeba doliczyć koszty wynikające z wygaszania gminy, które nie zostały tutaj oszacowane. Trzecia rzecz, koszty społeczne, które się pojawiają, które trudno ocenić. I przypominam, każda poważna firma na proces wejścia w partnerstwo z takim technikiem potrzebuje średnio 3 miesiące. Tak? I my rozmawiamy z takimi kilkoma firmami, natomiast w tej chwili ciężko powiedzieć, jaka będzie decyzja, ponieważ oni czekają na ruch z naszej strony. Tak? My też nie jesteśmy osobami upoważnionymi do tego, żeby składać deklaracje. Stoimy z boku, przyglądamy się, podpowiadamy, ale jako stowarzyszenie nie możemy prezentować stanowiska gminy w odniesieniu do innych podmiotów zewnętrznych. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pytanie techniczne, przepraszam. Marcinie, czy robiliście sobie symulacje, to wzięliście pod uwagę, że subwencja pokrywa w okolicach 50% tak, kosztów, tak? Tak, tak. Dokładnie, to jest subwencja liczona na ucznia. Jeśli założymy, że tych uczniów jest więcej, no to tutaj te koszty spadają właśnie ze względu na subwencję. Ja tylko mam jedno takie, wie pan powiedział, że załóżmy sponsorzy by czekają na ruch, czyli tak, uważa pan tak, że my, nie? Przepraszam. Tak, proszę, zawsze się zmienia, ale zgłaszam cię, proszę. Nie, taka była luźna, tak, dlatego mogę. Bardzo proszę się kontynuować. Dlatego wie pan, no pan mówi, czy sponsorzy, czyli my podejmiemy uchwałę taką, że powstanie technikum, a oni powiedzą, nie pasuje nam. I co? I bardzo dobry punkt. I teraz no, ze spotkania jest dobry. Bardzo dobry punkt do dyskusji. Ze spotkania z panią ekspertem wynika jedna rzecz. Jeśli powołamy technikum w tym momencie, gmina określi na przykład liczbę uczniów, minimalną liczbę oddziałów na 20. Firma się wycofa, uczniowie się nie zgłoszą, to powstaje technikum z zerową liczbą uczniów i nie ponosi żadnych kosztów. Ale co się wycofa? No to nam się w ogóle nie deklaruje. Załóżmy, że nie ma żadnej firmy. Tak? Powołujemy technikum z oddziałem informatycznym, mediów społecznościowych, logistycznym. Ogłaszamy taką rekrutację i mówimy, zgłaszajcie się. Gmina mówi, ok, otworzymy oddziały, jak będzie minimum 20 osób. I teraz pani dyrektor, czy w lipcu, czy w czerwcu mamy już taką informację, ile jest... Ostatecznie w lipcu są podawane listy przyjęte, ale rekrutacja jest w grudniu, w czerwcu, tak. Donoszenie dokumentów. I w tym momencie otwieramy technikum, mówimy, robimy rekrutację i gmina ma do decyzji, czy otwiera oddział, bo zgłosiła się odpowiednia liczba chętnych, idzie za tym subwencja, tak? I można sfinansować to technikum, zmniejszyć koszty wygaszenia gimnazjum. Albo gmina mówi, nie otwieramy tej klasy, możemy co najwyżej na przykład połączyć dwie klasy, albo żadnej klasy nie otwieramy, jest technikum, zero uczniów, dyrektor jest ten sam co w gimnazjum, nie ponosimy kosztów, ponosimy tylko ryzyko takie, że nie ponosimy kosztów, bo gimnazjum przez 2 lata musi nadal funkcjonować. No i nie ponosimy kosztów technikum, nauczycieli nie zatrudniamy, bo nie ma nas. Czyli w tym momencie jest tylko pani dyrektor, która musi tak być w gimnazjum i zostaje problem społeczny, który jest bardzo wrażliwy dla ludzi, przesunięty na negocjacje z kuratorem, jak wygasić to technikum zerową liczbą uczniów.
Dziękuję. Bardzo proszę. Proszę pana, może pan mi odpowie na takie pytanie. Pan chce rozpocząć rekrutację, prawda? I w zależności od tego, jak ona wyjdzie, to pan będzie zatrudniał nauczycieli bądź nie. Proszę pana, jeśli to techników ma być będzie powołane poziomie, to umowy z nauczycielami powinny być podpisane. To też powinien być pełny skład pedagogiczny. Proszę pana, no jak pan zrobi nabór do szkoły, prawda? Nie mając, w której nie ma jeszcze nauczycieli, nie ma pan podpisanych umów z nauczycielami. To tutaj o odpowiedź poproszę panią dyrektor gimnazjum. Ale ja mam jeszcze kilka innych pytań. Podpisać umowę z nauczycielem, jakby nie mając dla niego godzin. Tak? Umowę podpisuje się. Kiedyś można było podpisać 1 września, teraz przynajmniej dzień wcześniej, 31 sierpnia. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że na początku lipca już wiemy, jak wygląda rekrutacja, czyli w lipcu ewentualnie możemy, nawet nie możemy podpisać umowy, tak? Tylko rozmawiamy z nauczycielem, że od 1 września w takim i takim wymiarze będzie u nas zatrudniony. Nie podpisujemy wcześniej. Nie wolno tego robić. Proszę pani, no mnie to się, tak powiem, no nie mieści w jakichś kategoriach. Ale tak są to proszę państwa, a co będzie, jeśli zrobimy nabór, no zgłosi się, dajmy na to, 6-7 uczniów, prawda? Którzy ostatecznie po podpisywaniu się na tę listę 1., 2., 3. wyboru zostaną przypisani do naszego gimnazjum i a nie znajdziemy nauczycieli, dobrych nauczycieli, proszę pana. To tutaj dobrych na rynku informatycy, dobrzy informatycy mają bardzo duże branie, jak pan wie, prawda, do przemysłu. I teraz w ciągu 2 miesięcy, czy właściwie 1 miesiąca, powołać kadrę pedagogiczną na wysokim poziomie, to według mnie jest to niewykonalne. Proszę pana, a jeśli nawet ją powołamy, proszę pana, i w pierwszym okresie okaże się, że to liceum, no to technikum, prawda, to jest na bardzo, bardzo niską liczbę uczniów, prawda, to się zacznie rozłaźć. I tutaj musiałby pan jeszcze dodatkowy koszt dopisać do powołania techników, wypłacenie odpraw tym nauczycielom, którzy widzą, jak to działa, po prostu gmina będzie musiała odpraw za kolejne pół roku zapłacić. Wyjaśnię jedną rzecz. Reforma oświaty, ta, która wprowadza teraz to nowe prawo oświatowe, daje możliwość, że samoistnie gimnazjum przekształca się w inną szkołę. Czyli nauczyciele, którzy pracują w danym gimnazjum, przechodzą do nowej szkoły, do nowego tworu. Bez odprawy. No bez odprawy, tak? Czy jakby jedno linię wchodzi. To mówiliśmy. My też mówiliśmy. I to jest jak gdyby to wyjaśnienie tej informacji, że nie trzeba zatrudniać, oczywiście trzeba zatrudnić nowych nauczycieli zawodowych, tak zwanych, tak? Czyli tych, którzy uczą zawodu. Ja mam nadzieję zatrudnić tych nauczycieli, poszukać, znaleźć dobrych nauczycieli w ciągu 1–1,5 miesiąca. Gdyby rzeczywiście ta rekrutacja miała miejsce teraz, tak, wiosną, i mówimy o nauczycielach zawodu, to w pierwszym roku, bez względu na profil, to jest 2, góra 4 godziny. Czyli ten nauczyciel i tak ma gdzieś zatrudnienie. Do nas przychodzi na te 2 czy 4 godziny. W perspektywie ma więcej i my mamy czas na poszukiwanie, nie wiem, czy negocjacje z tym nauczycielem, czy poszukiwanie innego nauczyciela zawodu, ale w pierwszym roku to są tak niewielkie ilości, że to nie jest zatrudnienie nauczyciela, który ma tylko i wyłącznie u nas te 2 czy 4 godziny, tylko po prostu na tych. Ja chcę kontynuować swoje wątpliwości. Generalna wątpliwość jest taka, pojawiły się nowe wyliczenia. Ja mam ogromnie krytyczny stosunek do tych wyliczeń. One są bardzo tendencyjne. Ale przepraszam, czy pan je widział? Słucham? Czy pan widział? Czy tylko pan z tych danych, które tutaj państwo nam dostarczyli. Za dużo założeń. To jest podsumowanie tego wszystkiego, co rozmawialiśmy. No to tym bardziej powinniśmy, proszę państwa, Komisja Finansów zebrała się już raz, prawda? I jakieś rekomendacje w oparciu o dostępne na ten moment wyliczenia przedstawiło, prawda? Tą rekomendacją było, że najrozsądniej byłoby po prostu ten rok jak najlepiej wykorzystać w celu takim, żeby nie skakać na głowę do basenu, w którym nie ma wody.
bo w tym momencie Państwo nas chcecie tutaj zmusić do takiego ruchu. Proszę Państwa, weryfikacja tego, czy macie rację, Panie, tutaj do Pana zwłaszcza chciałbym powiedzieć, weryfikacja tego, do czego chcecie nas Państwo przekonać teraz, czy to jest słuszne, czy nie, nastąpi bardzo szybko, proszę Państwa. Bardzo szybko, bo już właśnie w lipcu, sierpniu będziemy wiedzieć, po prostu karty zostaną odkryte. Ten nasz pomysł takiego szybkiego powołania nie zostaną odkryte. One zostaną odkryte tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy przyjmiemy uchwałę, podpiszemy porozumienie z powiatem. Będzie akt założycielski techniku, tak? Czyli jak gdyby już szkoła się otwiera. A czy tylko finanse. Czy rekrutację zrobimy i czy ona zyska ilość uczniów, czy nie zyska, to dopiero się okaże wtedy, ale technikum już zostanie otwarte. To jest napisane porozumienie. Przyjęcie uchwały. To znaczy tak, przepraszam, bo mi się wydaje, że pan radny Grzeliński z powodu, że nie było ci akurat na spotkania, abyśmy pozyskali w międzyczasie nową wiedzę, która stoi, przepraszam, może ja może dokończę, może dokończę, żeby wszyscy mieli świadomość, bo może jeszcze kogoś nie było, że na Komisji Finansów wtedy, kiedy prowadziliśmy debatę, zakładaliśmy, że my decyzję możemy odroczyć o rok w wyniku powziętej następnie wiedzy przez panią Elżbietę Kurant w kontakcie z kuratorium. Dowiedzieliśmy się, że my nie możemy formalnie tej decyzji odroczyć w sensie ustanowienia gimnazjum. My je możemy po roku uruchomić praktycznie, znaczy techniku. My je możemy praktycznie uruchamiać po roku, ale akty założycielskie i decyzja o jego powstaniu musi być podjęta do 17 lutego, czyli mamy jeszcze 3 dni. My musimy podjąć uchwałę w tym celu, która następnie trafi do kuratora, do konsultacji i jeżeli kurator ją zatwierdzi, wtedy jesteśmy zobowiązani podpisać porozumienie z powiatem i otworzyć taką szkołę. A skąd pani powiedziała? Mogę wiedzieć, że musi być. Bo teraz tak. Skąd pani powiedziała tą wiedzę? To znaczy, są dokładnie w zapisach ustawy. Tej ustawy. Tej ustawy. Innej nie, są dwie. Ja może wytłumaczę. Są dwie ścieżki rozwoju. Jedna ścieżka na bazie prawa oświatowego, tego, które zostało w styczniu podpisane przez prezydenta, które daje tą możliwość, że gimnazjum przechodzi samoistnie w coś. Liceum, technikum, podstawówkę w coś. Czyli jak sobie jedno w drugie wchodzi, tak? To na bazie tej ustawy. Natomiast jest możliwość, i oczywiście, jeżeli technikum, liceum musi być porozumienie z powiatem, organ i tak dalej, my jesteśmy wtedy organem założycielskim. Natomiast jest ścieżka rozwoju, że gdybyśmy nie powoływali się na przepisy tej ustawy, która daje możliwość zazębienia się, tylko powołali się na stare przepisy prawa ustawy oświatowej, to powołujemy jak gdyby nowy twór. Czyli powołujemy, jest gimnazjum cały czas działający, osobna dyrekcja, administracja, nauczyciele i technikum. Czyli powstaje nowe technikum, nowe dyrekcja. Tak, czy inaczej, te wszystkie wywody państwa będących zwolennikami powołania techników do życia już w najbliższym roku szkolnym zostaną zweryfikowane dość szybko. Dziękuję. Rozumiem, że jest pan za tym, żeby utworzyć technikum i zweryfikować to w rzeczywistości. Nie. No to inaczej nie będzie innej weryfikacji. Jestem po prostu. Ja dziękuję za ten głos, żebyśmy weryfikowali to w rzeczywistości. No to mamy jakąś kolejne zbierania głosów. Tak, szanuję bardzo, proszę Kasia. Bo zapomnę o części. Ale proszę Państwa, zacznę może od tego, że ja odsłuchałam to nagranie z ekspertem i tutaj wszyscy mówimy, że jeżeli klasa nie powstanie, to się nic nie dzieje, bo te same koszty. Pani ekspert mówiła również o przypadku innym. Jeśli klasa w pierwszym roku, określamy minimum osób w klasie 20, klasa powstaje. I te prognozy ankietowe w tym pierwszym roku są lepsze, tak, niż w następnym. I w następnym roku, powiedzmy, klasa już nie powstaje.
czyli jej nie utwarzamy i ciągniemy jedną klasę, a technikum musi być. I tutaj i też pani zwracała uwagę na to, że no wtedy jak już będziemy mieli jedną klasę, w drugiej klasie zero, czyli nie będzie naboru, kosztem. Potem nie wiadomo, no bo to nie o to chodzi, tylko musimy też rzetelnie do tego podejść. Powiedziała, że no wcale to nie jest tak łatwo, że kuratorium od razu wyrazi zgodę na zamknięcie. Nie, no nie można tych dzieci też... nie zrobi tak. Dokładnie. A my będziemy natomiast, świecić oczami. Z tego co wiem ja, bo akurat no moje dziecko chodzi, bo też są dwie rzeczy. Tu pan Grzegorz troszeczkę przytoczył liceo o profilu informatycznym. No to wszystko jedno. Tak, ale chodzi mi o to, że po liceum panie Grzegorzu trzeba skończyć na studia, żeby tak. Natomiast po technikum ma się już zawód. Natomiast tych przedmiotów zawodowych, nie wiem jak tutaj, moje dziecko jest w pierwszej klasie, ma zdecydowanie godzin więcej. Więc, ale ja się nie znam na przepisach, oni mają dużo więcej godzin. I tak troszeczkę, jaką ja bym miała obiekcję, że no też o ile z nauczycielem przedmiotu tutaj, no wiadomo, przeszliby sobie z gimnazjum do technikum, tak no wybierając technikum, zawód, no bo jeżeli decydujemy się na technikum, chcemy mieć dobre przygotowanie merytoryczne, zawodowe, bo tak to idziemy do liceum, to chcemy wiedzieć, kto tego zawodu uczy, czy ktoś dobry, czy niedobry. No technika, mają to do siebie zespoły te szkół, że no na powiedzmy, to Strykowska, że tam jest elektronika, teleinformatyka, tele jakaś tam komutacja, coś tam, że ci nauczyciele tam dopełniają jednak etat, w innych klasach jest tego mniej, w jednej więcej, ale mają jakieś zapełnienie. Więc znaczy ja nie mówię, że to będzie trudne, być może fachowców jest dużo, ale też niekoniecznie, to nie jest takie bardzo pewne. Tutaj pan marszałek mówił o jednej rzeczy, że młodzi ludzie, którzy przyjdą do ewentualnego technikum, tu się wykształcą, zostaną, nie będzie patologii. Też niekoniecznie, tak? Ja się z tym nie zgadzam. Będzie mniej. No niekoniecznie, bo jeżeli skończą szkołę, każdy mając zawód idzie za pracą. Gdzie będzie miał tą pracę, tam pójdzie. Dla nich, nie mając jeszcze rodziny i korzeni zapuszczonych tutaj, to zupełnie to inaczej życie wygląda. Być może część zostanie. Ja akurat ten argument troszeczkę, znaczy widzę to inaczej, tak? Pytałam jeszcze, nie prosiłam panią, nie padło to pytanie, bo powiedzmy, no robimy technikum, mając na uwadze to, żeby budynek żył, tutaj te argumenty wszystkie nauczycieli, ale bo, proszę państwa, jaką mamy gwarancję, to później proszę odpowiedź, że nasze dzieci z terenu naszej gminy zostaną przyjęte do technikum. Powiedzmy, szał, jaka jest gwarancja? Bo z tego co ja wiem, nabór do szkoły średniej kieruje się trochę innymi regułami. I żeby nie było tak, że szkoła będzie miała dzieci, biorąc pod uwagę wyniki z egzaminów, a nasze dzieci się tam nie dostaną. To jest pytanie, czy jakoś możemy zabezpieczyć. I ostatnia kwestia, która została też poruszona, bo nie ukrywajmy, że w tych wszystkich kosztach największym kosztem są koszty pensum, tak? Pensum wynikającym z karty nauczyciela. Ja też w międzyczasie rozmawiam, bo no to nie jest tak, że my czegoś nie chcemy zrobić, tylko jest opór znowu materii, troszkę ze strony nauczycieli, że no, była rozmowa, żeby szkołę poprowadziło stowarzyszenie. Takie szkoły i wyższe, i średnie, i podstawowe funkcjonują. Wiem, że jest trudniej. Dłużej się pracuje. Nie wiem jak zarobki, no są pewnie troszeczkę niższe. Ale no jeżeli mówimy, że bierzemy pod uwagę przede wszystkim dobro dzieci, ja mówię, tu chodzi, przepraszam tak tyłem, bo nie wiem do kogo się odwrócić. Nie warunki mam. Tylko chodzi mi o to, że państwa argumentem jest dobro dzieci i zamykanie szkoły. No to jeżeli takie rzeczywiście dobro dzieci jest, no to jakby i z waszej strony, i z naszej, my też jako gmina moglibyśmy podjąć temat i rozmawiać, że będziemy partycypować, powiedzmy, w kosztach czy coś, ale żeby z waszej strony też jakaś dobra wiara była, a nie, chcemy być na karcie nauczyciela i tyle, nic więcej. Także no, mnie troszkę tej rozmowy na tym spotkaniu brakowało, widziałam, że troszeczkę było oburzenie i opór. Jeśli się mylę, to myślę, że to jest też dzień i czas na wyjaśnienie. Pozwolę sobie odpowiedzieć na pytania. Prowadzone przez stowarzyszenie. Nie technikum, jest liceum, jest szkoła wyższa, ale no chwila, no nie, bo jeżeli jest technikum, rozmawiamy na... No tak, ale jest ta wyższa szkoła przedsiębiorczości.
Panie Kosztowniku. Ale ja nie rozmawiam, no właśnie, bo pani mówi przez stowarzyszenia, rozmawiam o technikum. Jeżeli jakie stowarzyszenie podjęło się tego wyzwania i prowadzi technikum, ja chciałam wiedzieć, to się dobrze, bo to musi liczyć, to nie chodzi mi o to, chodzi mi o te punkt widzenia, przedstawiliście, że jest tak super, ale nie jest też. Dwa lata jeszcze utrzymujemy budynek. Jeżeli naprawdę te rokowanie, wszystko jest takie fajne i firmy walą drzwiami, oknami, że będą pomagać, zatrudniać, to przyjdą te dzieci nawet... A, przepraszam, jest technikum albo liceum mundurowe. Liceum mundurowe na, nie pamiętam jakiej ulicy w Łodzi, nowo utworzone. Przewodniczący prowadzisz to, czy to stowarzyszenie prowadzi do dyrektora? To moje pytanie zadałem do stowarzyszenia, więc odpowiadam na pytanie. Ale jeszcze pan nie udzieli panu. Pytanie było skierowane Kasią do pani dyrektor, czy do stowarzyszenia, bo masz wątpliwości. To znaczy, nie wiem, kto mi odpowie. Jedno, dlaczego troszkę jest opór, żeby jednak... No jako stowarzyszenie poprowadzić. Drugie, czy w ogóle było rozpatrywane, czy w ogóle taki temat ewentualnie chcieliby podjąć. A druga sprawa, a propos no, tego naboru, czy w ogóle coś wiadomo? To ja tutaj chciałem odpowiedzieć na to, a pani dyrektor pozwolę odpowiedzieć a propos stowarzyszenia. Dobrze, bo to będą odpowiednie informacje. To może lepiej udzielę głos pani dyrektor, a później pan, tak? Może w kolejności pytań, bo były zadane 4 pytania. Tak, żebyśmy nie zapomnieli, co było na początku. Czy pan prowadzi do spotkania, przewodniczący? Czy państwo, znaczy przeraża mnie trochę państwa podejście, kiedy my temat wałkujemy od miesiąca i okazuje się, że przychodzą państwo na komisję nieprzygotowani, tak? I trzeba tłumaczyć pani podstawy zmiany reformy oświaty. Targowice. To znaczy pani dyrektor tu chciała powiedzieć, że tak powiem, już zaczęła odpowiedź pani Katarzynie, także w związku z powyższym też ta dyskusja się wywiązała odnośnie prowadzenia przez typu stowarzyszenia. Bardzo proszę. Jeśli chodzi, odpowiadając na to pytanie dotyczące stowarzyszenia. Rozmawialiśmy, tylko proszę państwa, jeżeli szkoła prowadzona w podobny sposób jest na terenie tutaj, jest w Mileszka, wyczerpuje ona zapotrzebowanie na tego typu szkołę. Nie znam szkoły, z wielkim szacunkiem pani Kasiu, nie znam szkoły, ale może ktoś mi tutaj podpowie. Myślę o technikum prowadzonej przez stowarzyszenie. Jeżeli wy państwo nie chcecie podjąć się prowadzenia szkoły, mając budżet w określonej wysokości, to uważacie, że stowarzyszenie sobie poradzi z tym? Jaki budżet? Na to budżetu nie mamy. Jaka pani sobie wyobraża, że... Ale jest budżet, bo jest wprowadzone gimnazjum, tak? Gimnazjum jest zadanie własne. To mamy dołożyć oszczędność z tego tytułu. Mamy dokładać interesy. Jeżeli szkoły wprowadzonej przez stowarzyszenie na tym terenie i byłoby duże zapotrzebowanie, dlaczego nie? Jest szkoła, jest ona maleńka, Mileszka. I otwierając kolejną szkołę na tym poziomie, szkołę podstawową, prowadzoną przez stowarzyszenie, no może stowarzyszenie tego nie udźwignie. Żadne stowarzyszenie nie podejmuje się prowadzenia technikum. Nie mówimy o liceum, bo byśmy rozmawiali o liceum już wcześniej, dlatego że liceum nie jest tutaj potrzebne, bo jest zbyt mało chętnych. Nie mówimy o uczelni wyższe są w Łodzi, są prywatne i też nie mają wypełnienia. Ja chciałam powiedzieć jedno, nie mówimy o szkole podstawowej prowadzonej przez przez stowarzyszenie, mówimy o technikum, rzeczywiście być może jest to nowum, ja nie wiem, pytam po prostu, czy nauczyciele jakby zastanawiali się nad takim rozwiązaniem, to jest jedno, natomiast a propos budżetu, budżet mamy na szkoły podstawowe i co prawda nie będziemy łożyć na gimnazjum, ale proszę pamiętać, że nam wzrośnie ilość klas w szkołach podstawowych, więc myślę, że to jedno w drugie wejdzie. To jeżeli chodzi o zadania gminy, tak? Natomiast no, technikum jest coś ponad. Rozmawiamy tu. To nie jest tak, że nie rozmawiamy, tylko po prostu no, musimy stać na straży finansów i nie tylko tu gminnych. Dlatego jest ta rozmowa i dlatego no, cała dyskusja. To nie jest tak, że nie i koniec, ale no, widzi pani, że proszę, fakty... Proszę głos. Dziękuję. Chodziło mi o to, że nie podstawówka, zupełnie. Dobrze. Proszę głos. Bardzo proszę. Kasiu, ja nie wiem, czy odpowiem w kolejności na twoje pytanie. Tak, pierwsza rzecz, deklaracja. Tutaj padła informacja, że w szkole w Łodzi jest bardzo dużo szkół profilowanych. To są przede wszystkim licea. Trzeba pamiętać, że do tych szkół idą ludzie
z bardzo dużymi ambicjami. Oni nie zamierzają zostać technikami i pracować w gminie Nowosolna. Oni zamierzają iść na studia wyższe i pracować, nie wiem, w Warszawie, Wrocławiu, bo może w Łodzi, jeśli zostaną utworzone miejsca pracy. Trzeba po prostu mierzyć w odpowiedni poziom uczniów bez aspiracji na starcie tego technikum. Potem możemy nad tym pracować. Nie ukrywamy, że pierwsze dwa lata będą trudne. Dlatego mówimy, zobaczmy w ogóle, jak będzie sytuacja, czy będzie zainteresowanie we wrześniu. Jeśli nie powstanie żadna klasa, nie ma problemu, tak? Jeśli nie powstanie klasa, technikum zerową liczbą uczniów jest do wygaszenia. Jeśli powstanie klasa, mamy rok czasu na to, żeby wypracować markę tego technikum, otworzyć drugą klasę, a co się dzieje za 3 lata? Za 3 lata przychodzą dwa połączone roczniki. Tutaj mam deklarację ze szkoły 202, tak? Z tych deklaracji wynika, że jest tam 51 osób zainteresowanych nauką w takim technikum. Dodajemy do tego również uczniów z naszej szkoły. Okazuje się, że w trzeciej klasie potencjalnie jest 64 chętnych. Więc ale jest dyskusja, może panią poprosimy tam, bo no to bez sensu, tak? Ja próbuję tutaj wytłumaczyć. Mamy taką sytuację, kiedy mamy takie przeświadczenie. Pierwszy rok jest trudny, bo jest startowy, tak? Ale dostaliśmy szansę łatwego przekształcenia gimnazjum w technikum. Jeśli się nie uda, nie ma problemu, żeby powiedzieć, nie udało się, zamykamy, tak? Jeśli się uda, drugi rok też będzie trudny, bo dzięki wójtowi, dzięki radnym, poziom wykształcenia w szkołach podstawowych w Nowosolnej jest tak wysoki, że dużo dzieci chce się zdecydować na liceum. Czyli potencjalnie tam około 20 gimnazjalistów zostanie w technikum. Trzecia klasa, podwójny rocznik, nawet 3 oddziały i wtedy to technikum zaczyna funkcjonować. Czyli mamy taką sytuację, kiedy mamy rok, mamy wrzesień do sprawdzenia, rok na rozbieg, potem potencjalnie chudy rok, a potem może nastąpić rozkwit tego technikum. Takie są prognozy w perspektywie 4 lat. Mówię, że tutaj nie bardzo pracując w branży IT wiemy, jak duży jest problem z pozyskaniem informatyków. Jeśli wyjdą wykwalifikowani technicy, to branża IT ich ciągnie lewym nosem, tak? Z terenu gminy Nowosolna czy z Łodzi. Jeśli będą tutaj informatycy, to tutaj będą powstawać firmy, tutaj będą podatki. No to jest takie bardzo trudne do oszacowania w ciągu jednego miesiąca. Branża IT patrzy w przeciągu 3 lat, jak to wygląda strategicznie. Wy musicie patrzeć trochę szerzej, tak? Trzeba się też przygotować na to, że ten model szkoły może podlegać zmianom w zależności od zapotrzebowania na rynku. Ale to jak pan wójt mówił, w kolejnych latach można tworzyć inne profile w ramach tego technikum. Inną metodą. Inną metodą, tak. Założyć techniku. To nie jest tak. Nasze chodzi o to, żeby dziękuję bardzo. Później zmienię, kodyfikować. Chodzi o osoby zawodowe. Za bardzo odbiegamy, że tak powiem. I jeszcze wracając do pytania o możliwość prowadzenia stowarzyszeń. Proszę Państwa, ja widziałem, ile czasu trwało przejmowanie martwych obiektów przez Urząd Gminy Nowosolna. Chodzi mi o drogi, o przejmowanie dróg od powiatu. To nie był proces, który trwał 2 dni, to nie był miesiąc. To nie był miesiąc, gdzie my musieli podjąć decyzję. I jeśli Państwo chcą, żeby jakieś stowarzyszenie poprowadziło szkołę, otwórzcie ją, zróbcie ofertę dla tego stowarzyszenia, bo w tej chwili oferta wygląda, ja pokażę, mniej więcej tak, to jest czysta kartka. Stowarzyszenie ma podpisać taką umowę? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, udzielam głos pani Jance, potem pan Grzegorz, potem pani Małgosia i pani Stanisławska. Dokładnie. Szanowni Państwo, ja byłam na wszystkich spotkaniach związanych z tematem reformy oświaty. Przysłuchiwałam się rodzicom, gronu pedagogicznemu, wszystkim. I tak sobie myślę. Od czego się zaczął temat? Od czego się zaczął temat technikum? Temat technikum zaczął się od tego, od rady, proszę Państwa. To było na jednym ze spotkań. Więc my daliśmy jakieś światełko w tunelu, że na ten temat będziemy rozmawiać. Pamiętacie Państwo na komisji, odrzuciliśmy szkołę podstawową, bo tam dzieci nie będzie, tutaj były uwarunkowania różne i tutaj trzeba się uderzyć w pierś, szanowni radni. Bo tam, gdzie by było od drugiej strony to zaczęte, to wówczas od strony powiatu, że powiat
nie potrzebuje takiej szkoły ponad podstawowej w tym przypadku, bo już gimnazja będą wygaszane, więc byśmy może w tym kierunku szli, ale od nas też taka inicjatywa wyszła. I teraz kontynuując temat, nam się podobało to technikum, ja tu mówię historycznie. Komisji tak, oświaty. Komisji oświaty. Było to później również na komisji wspólnej i też to uznała, była aprobata, żeby w tym kierunku iść. I teraz proszę Państwa, nie wszystkich, ale w większości, no bo rada to jest większość, to nie jest indywiduum, ale większość. I teraz Szanowni Państwo, po tych wszystkich informacjach przywiezionych z kuratorium, po tych spotkaniach tutaj, co była w Jączyniu i tutaj, tak sobie myślę, nie podejmę decyzji, dokąd nie dowiem się następujących rzeczy w kwestii technikum. Jeżeli na przykład my byśmy podjęli decyzję, że jednak to technikum utworzymy. Dowiedziałam się na ostatnim spotkaniu, że dopiero się teraz dowiedziałam, tutaj od pani dyrektor, że umowy z nauczycielami podpisujemy, no teraz 31, bo myśmy się bali wcześniej, że musimy wcześniej powołać nauczycieli, zatrudnić i tak dalej, i tak dalej. I teraz mam takie pytanie, że jeżeli na przykład byłoby takie założenie, to jest moje pytanie, przed jakimś głosowaniem, no nie? Jeżeli byśmy sobie założyli, a to tutaj Urząd Gminy zakłada ilość dzieci w oddziale, na przykład 20, prawda? Zakładamy sobie w naszej tej systemie organizacyjnym, jak to się nazywa, zapomniałam, że będzie 20 dzieci, prawda? Tworzymy to technikum, a więc na zasadzie porozumienia z powiatem i tak dalej, będzie 20 dzieci. No niestety, bo tutaj nikt, ani pan marszałek, ani nikt nie powie, ile tych dzieci będzie. Tu się nie ma, to jest wszystko na wodzie pisane. Może być 40, może być 12, a może być 8. Więc jeżeli my sobie taką przyjmiemy na przykład liczbę, że ten oddział będzie liczył, jeżeli będzie 20 i więcej, a jeżeli nie, to wówczas rok czasu wystarczy na to, żeby takie przeczekanie, ja nie wiem, ja teraz to zadaję pytanie, czy na przykład jeżeli utworzymy to technikum, prawda, podejmiemy taką decyzję, że będzie to technikum i wówczas tutaj całe grono pedagogiczne i wszyscy związani tutaj stowarzyszenia będą no, ten nabór jakoś propagować tą szkołę i tak dalej, i tak dalej i no mimo wszystko nie będzie tych 20 chętnych, to wówczas co się wydarzy z tym technikum bez żadnej klasy? Czy ono będzie funkcjonować i czekać rok czasu na następny nabór? Może tutaj pytam panie dyrektorki, bo ja nie wiem tego, jak to będzie wyglądać, bo ja nie, jedna rzecz jest pozytywna, proszę Państwa, bo tak, jak się otworzy technikum, dyrektor jest ten sam, tak? Dyrektor ten sam, nauczyciele? I sami praktycznie i tak muszą być szczęście zwolnione. A to wiemy, tak, to się dowiedziało. Więc jak, no właśnie, jak to będzie wyglądać? Dobrze, to jest pytanie do Asia. Czy możecie, to już jest decyzja później rady, czy chcecie, jeżeli w tej pierwszej klasy ten jeden oddział no nie utworzy się, nie utworzy się tak. To są procedury z likwidowaniem szkoły. Możecie podjąć tę decyzję już w pierwszym roku, nie było naboru, nie zatrudniliśmy nauczycieli, tak? A możecie poczekać do kolejnego, tego drugiego naboru, czy będzie, czy nie będzie. Jeżeli się sytuacja powtórzy, w drugim roku podjąć decyzję o zlikwidowaniu. To jest procedura, która po prostu do końca marca trzeba. Tak, ale ta procedura też nie przyszłości, to ona to się decyduje. To ja bym nie, no więc nie decyduje, kurator wyraża, ale kierunkuje, ale to jest dlaczego, ale to jest najważniejsze. Pani Janka zadała konkretne pytania, a ty odpowiadasz, Asiu, na to pytanie. Skierowane było pytanie do pani dyrektor, bardzo proszę. Tak. I wówczas to można i w pierwszym roku podjąć decyzję, tam są terminy określone, musicie podjąć stosowną uchwałę, zawiadomić, wystąpić o opinię kuratora. To jest cała procedura. Albo o likwidacji, albo o przesunięciu o rok tego naboru, tak? Bo ono będzie funkcjonować, bo nie będzie bez uczniów.
Czy ja dobrze kombinuję? Tak. Ono będzie funkcjonować bez uczniów, będzie powołane. A jak będzie 8 uczniów, to musi nie będzie. To nie będzie, bo tutaj programu nie będzie na uczniów. Bo jest założenie 20. Jeżeli nie będzie, to ono będzie funkcjonować, bo już będzie założone. No ale nie. Będzie też funkcjonował gimnazjum. Tak, ale to ono już będzie, a cały czy jest technikum. Ono już będzie, technikum powstało. Na mocy tej ustawy skończy się gimnazjum, przejdą nauczyciele do technikum. Ta możliwość, to rozwiązanie daje możliwość, że w 17-18 roku robimy rekrutację na pierwszy rok do techniku, tak? Czyli wtedy jak gdyby zazębiają się te, powiedzmy, godziny, tak, gimnazjum versus technikum. Ja jeżeli mogę... Ale jeszcze mogę skończyć, bo widzicie Państwo, tak sobie przysłuchuję się, no bo na przykład tutaj stowarzyszenie, prawda, stowarzyszenie bardzo dużo pracy wykonało, dwa stowarzyszenia, żeby jednak to technikum powstało, bo to wydaje mi się, że to chodzi o ten obiekt. Naprawdę to jest fajna szkoła, jest Orlik i tak dalej, no nie wiadomo co się to wydarzy później. Nie jestem przekonana jeszcze, jak wiecie Państwo, ani do decyzji wygaszania, ani do decyzji utworzenia. Muszę się wszystkiego dowiedzieć, bo to jest bardzo ważna decyzja. No i trzeba jeszcze mówię, tutaj czynnik społeczny, naprawdę się zaangażował, bo wiecie, to jest naprawdę dużo pracy, więc może się zastanówmy tu wspólnie, jak to zrobić, nie, ale ja mówię, że tu niektórzy to tak od razu po cichu, a po co, a ja za co. Po prostu trzeba wiele rzeczy się dowiedzieć, wywiedzieć, ile nas będzie na przykład finansowo, bo gminie chodzi o finanse, to jest jedna z ważniejszych rzeczy. I wiecie Państwo, ile by nas kosztowało na przykład, no dobrze, powołujemy to technikum od tego roku, tutaj zaangażowanie grona pedagogicznego będzie 150%, no bo będą chcieli, żeby ta klasa była, prawda? No tak, sobie to wyobrażam. No nie? No i... Już Państwo dostali pracę. Ja się wczytywałam. I słuchajcie Państwo, no mimo tej pracy, wysiłku, no niestety, no nie ma tego naboru i tak dalej. Więc ile nas to będzie kosztować? Taka decyzja, że mimo to, że powołaliśmy, nie będzie naboru, nie będzie szkoły. Czy to będą jakieś pieniądze z naszego budżetu dodatkowo wydane z tej racji, że podjęliśmy taką, a nie inną decyzję? I to pochodzi. Dziękuję. Takie moje... W momencie zmienia klas gimnazjalnych nic to Państwa nie kosztuje, bo budynek i tak jest utrzymywany, nauczyciele i tak pracują, bo prowadzą klasy gimnazjalne, czyli nie ma tego naboru. Do niedawna Państwo decydowaliście, opinii kuratora nie było potrzeba. Teraz w związku z wprowadzonymi zmianami, przepisami jest potrzebna opinia kuratora do zamknięcia. Tutaj kwestię jeszcze Pani Rada chciałaby. To znaczy ja bym chciała się odnieść do tego, że nic nie kosztuje. W momencie, kiedy nie ma naboru do pierwszej klasy, tak, to w tym momencie musimy wziąć pod uwagę, że również nauczyciele nie mają zatrudnienia. I tak jak, przepraszam, ale dokończę, tak jak była symulacja robiona w zespole roboczym, że w momencie tak zwanego aksamitnego przejścia w technikum, już wtedy i tak nie ma pracy dla czterech nauczycieli, tak? Z gimnazjum są zwaniani i z technikum, reasumując. Więc w tym momencie, jeżeli nie mają nauczyciele pracy w pierwszej klasie się w technikum, to przepraszam, z całym szacunkiem, ale w tym momencie idziemy trybem jak wygaszanie. I było za tego, że w tym momencie nie to, że nie wyrośnie, idzie się, no nie, owszem, ale wtedy idą odprawy nauczycieli, wtedy idzie, pracowaliśmy to za 7 nauczycieli, czyli 3 dodatkowych, tak? I idą do tego odprawy i inne ewentualności, które mogą się zadać. Więc to są dodatkowe z punktu widzenia samych nauczycieli. Szanowni Państwo, jeśli tutaj najważniejszym elementem w tych dewagacjach jest skuteczność naboru, prawda? No to się właściwie wszystko rozwija. Dzieci po szkole podstawowej, czyli powiedzmy po 8 klasie, to już są dzieciaki z dość dużą świadomością. I z mojego doświadczenia to wynika coś takiego, jako rodzica, prawda, który zawsze wybierał dla swoich dzieci najlepsze szkoły, z najlepszą renomą, prawda,
starał się tam. Przy tych wyborach różnych, prawda, te szkoły były tymi szkołami pierwszego wyboru, prawda? I tutaj będzie podobnie, takie dzieciaki nie tylko mają świadomość większą swoich szans, ale również, no, jak gdyby swojej młodości. I rozpatrują taką decyzję, również mogą rozpatrywać w kontekście takim, że w mieście Łodzi to są puby, to jest... Ale to odgrywa, może odegrać pewną rolę. Nasze technikum, które nawet kadry pedagogiczne nie będzie miało, w momencie ogłaszania naboru, proszę Państwa, no to jakie ono ma szanse na to, żeby być tą szkołą pierwszego wyboru. Może się zaplątać kilka deklaracji jak gdyby trzeciego wyboru. Czyli w pierwszym roku trafią tutaj, no przepraszam za takie słowo, spady, prawda? No dzieciaki, które się nie dostały do tych dobrych szkół, które wyznaczył jako ten pierwszy wybór, no, nie dostały się również do tych szkół drugiego wyboru. Proszę pan zwiększyć parę... negatywną promocję techniką. Proszę tego nie używać. Ale wie pan, tak samo jest z gimnazjami. Przepraszam, ja to oceniam realne szanse. A teraz na końcu, proszę Państwa, na końcu chcę powiedzieć coś takiego. Silnie to zaakcentować. Zrobiłem to już raz, ale przypomnę, że proszę Państwa, wygaszenie gimnazjum bez powołania technikum, to po okresie kompletnego wygaszenia gimnazjum jest nawet w świetle tych wyliczeń, a sądzę, że one, ta kwota mogła być wyższa, jest 1 700 000 zł zostaje w budżecie gminy. I to, proszę Państwa, trzeba wziąć bardzo mocno pod uwagę. Bez żadnego ryzyka jakiejś wielkiej wtopy, panie wójcie, bo to jeśli to będzie wtopa, to spadnie, że tak powiem, na pana barki, pan się będzie migał, powie, że to rada tak panu przegłosowała. Więc no, minął 700 zostaje, a całe Łodzie, że czeka do Łodzi i do Warszawy. Stowarzyszenie, tak powiem, nie będzie to w ogóle zamieszane. Więc bardzo proszę wziąć to pod uwagę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Rozumiem, że... No, kolejny pytanie, tak? Ja właśnie chciałam podjąć ten wątek, który na końcu poruszył pan radny Grzeliński, a ja chciałam jakby powrócić do korzeni w tej całej dyskusji, bo w państwa wyliczeniach perspektywicznych, owszem, znalazła się obawa kosztów utrzymania niewykorzystanego budynku, a przecież my nie zakładamy, że to będzie budynek niewykorzystany, tylko jak najbardziej chcemy znaleźć dla niego pożyteczne społecznie i ważne dla gminy funkcje. Więc no nie mówmy, ale proszę nie wchodzić mi w słowo. Dobrze, teraz ja mam głos i tak się umawiamy, że jedni mówią, drudzy słuchają. Natomiast państwo po stronie drugiej w ogóle w perspektywie nie uwzględnili tego, że biorąc pod uwagę, że obecnie koszty utrzymania gimnazjum to jest 2 132 000 zł, z czego jest tam połowa, to jest subwencja oświatowa, to powołanie tego technikum właśnie w perspektywie po 2020 roku powoduje stałe obciążenie dla budżetu gminy, które bierzemy sobie dobrowolnie na głowę w wysokości powiedzmy między 1,5-2, a może więcej milionów złotych, bo przecież, drodzy Państwo, rząd już dzisiaj zapowiada, że w kwietniu będzie podejmował decyzję o podwyżkach dla nauczycieli. To Państwo chyba słyszeli, prawda? I nie jest wykluczone, że te koszty nie będą po prostu rosły w tym momencie. Więc my musimy im